Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy sobie recenzję bardzo, bardzo fajnego wideorejestratora MIUI View 658 Wi-Fi, który cechuje się właśnie tym Wi-Fi. Nie spotkałem się oprócz tego akurat modelu z rejestratorem, który posiada Wi-Fi. Być może takie na rynku są. Macie filmik na kanale, jak to działa z aplikacją MiView na Androida. Działa to świetnie. Co to znaczy świetnie? Możemy ze smartfona lub tableta z Androidem połączyć się z wideorejestratorem, ściągnąć filmy, zdjęcia, a nawet zarządzać, czyli usuwać z pamięci tego urządzenia. Naprawdę bardzo praktyczne rozwiązanie. Oczywiście poza tym to, co najistotniejsze, szklany obiektyw, bardzo jasny, światło 1.8, bardzo, bardzo jasny szklany obiektyw. Podkreślam, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Podobnie jak w 638 Touch, który też posiadam. Bardzo szerokokątny, mamy tutaj obiektyw 150 stopni. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ogarniętego obrazu przed naszym samochodem. A to jest bardzo istotne w wideorejestratorach. Co dalej? Mamy oczywiście GPS, czyli podczas nagrywania cały czas notujemy miejsce, w którym się znajdujemy, szybkość naszego pojazdu, tak jak zresztą tutaj widzicie, resztę zobaczycie zaraz w testach, jakie dla Was wykonam. Co dalej? Mamy tu oczywiście aparat fotograficzny, taki, który umożliwia nam wykonanie zdjęcia, gdyby jakiś wypadek był, czy po prostu w trasie, gdy chcemy coś zachować jako zdjęcie, klikamy sobie guzik aparatu na naszym wideorejestratorze i bez problemu robimy bardzo dobrej jakości zdjęcia, jak dobrze pamiętam, 4-megapikselowe. Wyświetlacz, ta część, czyli ekran, jest całkowicie dotykowy, tak jak tutaj obrazek mówi, podobnie jak w 638 Touch. Działa ten dotyk bardzo dobrze, nie ma się do czego doczepić. Obsługa kart pamięci do 128 GB, jak dobrze pamiętam, tak też podłączałem, zero problemu. Co jeszcze, jeżeli chodzi o ten model, tak spojrzę jeszcze z przypomnienia odnośnie parametrów technicznych. Ten model w stosunku do 638 ma jeszcze wyższą rozdzielczość nagrywania, czyli Extreme HD 2304 piksele na 1296 przy 30 klatkach na sekundę. O Wi-Fi już wspominałem i to samo co w 638. Baza fotoradarów darmowa i dożywotnia z miesięcznymi aktualizacjami. Na kanale macie filmik, w jaki sposób aktualizować fotoradary w tych rejestratorach. Działa to naprawdę świetnie. Przetestowałem to w Polsce, przetestowałem to we Włoszech i rzeczywiście to po prostu działa. Nawet w takich jakichś dziurach, gdzie jadę i myślę, że tam nie ma co, że tak powiem, być jakiegoś wideorejestratora, a tam nagle się okazuje, że jest. I wideorejestrator pokazuje, wcześniej nas o tym informuje. Zresztą na filmach możecie sobie zobaczyć, jak ta sprawa wygląda. Więc jest to bardzo bogato wyposażony wideorejestrator, jak już zdążyliście pewnie sami zauważyć. Wygląda bardzo dobrze, kształty są obłe, matowy plastik. Ten plastik matowy powoduje, że nie odbija się tutaj światło. Jedyne, co może denerwować akurat w tym modelu, gdy jest zaczepiony ten wideorejestrator na szybie, to te kółko białe wkurzać może. Co to znaczy wkurzać może? Przechodzień na ulicy lub ktoś, kto jest przed nami w lusterku, może widzieć, że mamy wideorejestrator właśnie po tym kółeczku. Spotkałem się z osobami, które te kółeczko zamalowują sobie czarnym flamastrem, żeby po prostu nie była widoczna ta ramka. To nie jest dobre posunięcie i nie powinno tego być. To powinno być czarne. Tak więc nawet Was zachęcam do tego, żeby sobie tutaj machnąć dwa kółka mazakiem, żeby nie było to po prostu widoczne. To wtedy taki wideorejestrator nie rzuca się w oczy na parkingu czy gdziekolwiek. Co jeszcze? Bateria w tych wideorejestratorach nie jest jakaś specjalnie mocna, szczególnie jeżeli ustawimy tryb parkingowy z długim czasem nagrywania i to co najbardziej istotne, z dwoma czujnikami, czyli czujnikiem ruchu, G-sensor, jest tutaj czujnik przeciążeń trzyosiowy oraz gdy ma wykrywać ruch, to co się dzieje przed kamerką. Wtedy znacznie częściej nagrywa obraz, przez co zużywa całą baterię, więc warto sobie wyłączyć tylko i wyłącznie
czujnik G-Sensor, czyli gdy ktoś się na przykład oprzeł nasz samochód, a nie żeby nagrywał non-stop, dzięki czemu bateria wbudowana dłużej będzie nagrywać w trybie parkingowym. Mimo wszystko zachęcam Was do zapoznania się z akcesorium, które się nazywa Smartbox. Macie na kanale dokładnie unboxing tego produktu oraz jak zainstalować w samochodzie. Dzięki temu urządzeniu nie musimy wykorzystywać gniazda zapalniczki w samochodzie, tylko mamy podłączone to urządzenie bezpośrednio pod akumulator, ale z zabezpieczeniem przeciw rozładowaniu akumulatora. I to jest bardzo dobre rozwiązanie w tym akcesorium od Mio, czyli nazywa się to Smartbox. Ok, myślę, że nie będziemy się już na teorii tutaj skupiać, poza tym, że mamy dotykowy ekran 2,7 cala, to on się naprawdę świetnie sprawuje. Jeżeli chodzi o obraz, jest bardzo dobry. Wbudowany Wi-Fi, rozdzielczość nagrywania Extreme HD, baza fotoradarów, moduł GPS, szeroki kąt widzenia, obiektyw z przesłoną 1.8, bardzo jasny. To dzięki temu dociera po prostu więcej światła do obiektywu, wskutek czego obraz rejestrowany przy słabych warunkach nasłonecznienia jest nacechowany bardzo dobrą jakością i wyrazistością szczegółów. To jest bardzo istotne, szczególnie przy rozdzielczości 1080p HDR. Wtedy mamy High Dynamic Range, czyli wysoką rozpiętość tonalną, dzięki czemu nawet w mocnym słońcu czy kiepskim, że tak powiem, oświetleniu drogi nagranie jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Zresztą może będziecie mogli to sobie zaobserwować, wszystkie cztery rozdzielczości dostępne akurat w tym rejestratorze. Pokażę Wam, będziecie mogli sobie porównać. Trzyosiowy sensor przeciążeń, to o czym mówiłem, czyli G-sensor, odpowiada za zapis takich danych jak właśnie siła przeciążenia, kierunek oraz przyspieszenie. Co to daje? Daje to to, że jedziemy sobie autem, zapisywane są trzy osie X, Y, Z i na przykład ktoś by nas wrąbał z prawej strony. Powiedzmy, no taka by się zdarzyła sytuacja. Ten wideorejestrator zanotuje to. Będziemy mogli w programie Mio, Mi View Manager dane wrzucić do tego programu i sekunda po sekundzie zobaczyć, co się działo z przeciążeniami. Jeżeli dostaniemy jakieś uderzenie z prawej strony, automatycznie na wykresie będziemy widzieć, z której strony, w której sekundzie zdarzyło się jakieś przeciążenie. Na przykład jak z prawej strony dostaniemy uderzenie, to dostaniemy z tej osi przeciążenie, czyli bok, prawo, lewo, jest jeszcze przód, tył i góra, dół, więc będziemy widzieć, z której strony było uderzone i przy udowadnianiu na przykład winy policji mamy tutaj niezbity dowód, że uderzenie nastąpiło z prawej strony w danej sekundzie, w danym miejscu, a przy okazji nagranie wideo. No chyba, że jeszcze mamy włączone nagrywanie dźwiękowe, to jeszcze dodatkowo dostaniemy dźwięk wysokiej jakości. Tak więc jest to naprawdę super sprawa. Ruchoma głowica mocująca, to co jest tutaj bardzo fajne. W niektórych nowszych modelach już jest troszeczkę inaczej to, że tak powiem, zorganizowane. To znaczy wtyczka jest tutaj zbyt stabilna, znaczy stała i nie można nim ruszać. A tu jest jeszcze o tyle fajne, że jak jest to zamontowane, to możemy nawet odwrócić sobie do wnętrza i nagrywać to, co się dzieje w pojeździe. I co ciekawe, nawet rejestrator do środka skierowany, dwie osoby siedzące tutaj, ten rejestrator po prostu to ogarnia, obydwie osoby. To jest... dla mnie to było delikatnym szokiem, znaczy może nie szokiem, tylko może nie, że to praktyczne jest, ale jest to bardzo fajna rzecz, czyli można odwrócić go w czasie jazdy do wnętrza pojazdu, na przykład jak na parkingu jesteśmy, wychodzimy, odwracamy do wnętrza, zostawiamy tylko na dotyk, znaczy na ruch, na przeciążenia, na czujnik G-sensor, wyłączamy na przykład obraz i zostawiamy skierowany do środka. Jakby jakiś złodziej wszedł do samochodu, oczywiście jeżeli nie zorientowałby się, że jest wideorejestrator, to zostanie idealnie nagrane całe wnętrze pojazdu, ten złodziej, ewentualnie nawet jego głos, ponieważ rejestrator zacznie notować. Tak więc fajna sprawa, że można to odwrócić. Co jeszcze? Uchwyt, jeżeli chodzi o ten uchwyt do szyby, działa świetnie. To znaczy nie odlepia się kompletnie w ogóle. Najważniejsze, żeby szybę przeczyścić, przemyć najlepiej płynem do mycia okien, potem docisnąć i dopiero gdy dociśnięte wciskamy ten element, który wsysa tą gumę, czyli inaczej mówiąc tworzy podciśnienie. Czy coś jeszcze? Myślę, że nic. Aha, jeszcze coś dodamy. Oczywiście mamy tutaj zasilacz samochodowy z kablem około 3,5 metra, tak więc spokojnie możemy ten kabel zmieścić. On jest taki bardzo giętki, więc nie ma z nim problemu, nie jest to taki twardy plastik, to jest duża zaleta. Spokojnie możemy ten wideorejestrator zamontować sobie przy szybie, do góry kabelek prowadzić,
na podsuficie, tam schować ten kabel i za pomocą słupka plastikowego przy szybie przeprowadzić kabel w dół i podłączyć sobie do gniazda zapalniczki, tak więc kabel nie będzie nam zwisał w dół. Jest to dobre rozwiązanie. Zresztą filmik, jak zamontować na przykład 638 z tym samym zasilaczem, macie na kanale. Polecam zobaczyć, ewentualnie pomyślcie o tym smartboxie. Wtedy ten zasilacz możecie wsadzić do pudełka, on jest kompletnie nieużywany i podłączacie sobie tutaj smartboxa. Czy coś jeszcze? Myślę, że na chwilę obecną takie ogóły już przedstawione. Menu tutaj może spróbuję uruchomić, żeby tak króciutko coś tam pokazać. Chociaż myślę, że akurat filmiki na temat menu już macie na kanale, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jest to bardzo proste. Konfiguracja jest tutaj banalna, więc polecam każdemu się z nią zapoznać. Od razu stan naładowania baterii, czy jest GPS, czy nagrywanie jest, czy nie, głos, jeżeli chodzi menu, oczywiście w tym miejscu urządzenie w tym momencie jeszcze się ładuje, więc o, jedną chwilę dopiero, o, okej. I tu, jak widzicie, wszystko jest w języku polskim, ustawienia, fotoradary, nagrania wideo, rozdzielczość, mamy tutaj cztery opcje do wyboru, co jeszcze, czułość czujnika G-sensora, nadruki, to wszystko macie na kanale, długość filmów też sobie możecie wyregulować, mamy tu GPS i GLONASS, oczekiwanie możemy sobie zrobić, żeby ekran się kompletnie wyłączał albo kompletnie był cały czas wyłączony, data, godzina, nie będę tu więcej pokazywał, standardowo na kanale macie filmik menu wideorejestratora. Tak więc zabieramy się teraz za testy, pokażę Wam, jak to wyglądało wczoraj, gdy nagrywałem dla Was testy z tego wideorejestratora, tak więc obserwujcie dalej.
Okej, okay, na podsumowanie recenzji, bo warto ją podsumować bardzo pozytywnymi słowami, jest to na pewno produkt warty polecenia, szczególnie też ze względu właśnie na te Wi-Fi, które po prostu praktycznie się sprawdza. Jeżeli chcemy bardzo szybko sobie zrzucić materiał z rejestratora bez wyciągania z auta, siedząc w samochodzie możemy to zrobić sobie dosyć szybko. Jest to rejestrator wysokiej jakości, produkt z bardzo dobrych elementów, jeżeli chodzi o plastiki, wszystko spasowane bardzo dobrze. Pamiętajcie o jednej rzeczy, kupując kartę pamięci do takiego wideorejestratora, nie oszczędzajcie. Kupcie kartę najlepiej minimum to jest szósta klasa zapisu, szósta klasa prędkości zapisu, ale nie oszczędzajcie, kupcie kartę dziesiątej klasy, dzięki temu karta nie będzie się w ogóle męczyć. Cały materiał, nawet w najwyższej rozdzielczości, będzie idealnie zapisywany na karcie pamięci, a przy zrzucaniu materiału też ta karta, jeżeli będzie szybka w odczycie, to szybciutko sobie zrzucicie materiał, czy to na komputer, czy to właśnie przez Wi-Fi. Czym można podsumować najbardziej ten wideorejestrator? Świetny produkt, świetny na prezent, świetny dla nawet dla siebie, jeżeli ktoś planuje kupić do auta dobry wideorejestrator. Pamiętajcie, tutaj cena jest troszeczkę wyższa niż konkurencji, tej taniej szczególnie, ale jak zauważycie, często, gęsto materiał z konkurencyjnych wideorejestratorów jest po prostu słaby. Szczególnie w takich troszeczkę gorszych warunkach oświetleniowych. Niby też ma Full HD czy coś w tym stylu, ale jak sobie zobaczycie ten obraz potem w komputerze, to jednak kurczę, coś tam nie gra. Jeżeli tu światło gdzieś przerazi, czy reflektory samochodów, to nagle ten obraz kompletnie jest no, po prostu kiepski. Ale to musicie sami sobie porównać, nie będę Was tutaj jakoś specjalnie zachęcać. Ten produkt jest naprawdę godny polecenia, ja Wam go polecam. Jeżeli miałbym oceniać od 1 do 10, jeżeli chodzi o ocenę tego produktu, spokojnie mogę dać tutaj ocenę 10 na 10 bez żadnych minusów, bo minusów ten produkt jako takich nie posiada. Ma dotykowy ekran, ma świetną optykę, nagrywa w wysokiej rozdzielczości Full HD, ale nawet i Extreme HD, ma GPS-a, ma Wi-Fi, ma czujnik przeciążeń, bazę fotoradarów, no wszystko ma nawet tryb fotograficzny, który umożliwia nam zrobienie zdjęcia tym urządzeniem oraz tryb parkingowy, który zabezpiecza nam pojazd w czasie na przykład parkowania. Fajna sprawa, do tego uchwyt na szybę jest naprawdę świetny. Tak więc ja Wam go, ten produkt polecam, jeżeli planujecie kupić dobry wideorejestrator. Na kanale u mnie macie sporo filmików na temat produktów Mio, które testuję, w jaki sposób aktualizować, w jaki sposób robić to, tamto czy siamto, i tak samo na temat programu Mi View Manager do przeglądania materiałów. Jest ten program naprawdę świetny, przeglądając materiał po prostu będziecie zadowoleni, nie dość, że oglądacie film, który nagraliście wideorejestratorem, nie dość, że możecie, że tak powiem, katalogować względem daty. Na mapie Google widzicie swoją trasę, w którym miejscu w danej chwili jesteście, oraz czujnik przeciążeń G-Sensor 3-osiowy. Naprawdę wszystko współgra i jest to bardzo fajne, jeżeli chodzi o, że tak powiem, potem wykorzystanie tego materiału, czy to gdzieś na YouTubie, czy komuś przekazując, czy na przykład przekazując policji. Bardzo dobry materiał w razie co. Czy coś jeszcze? To wszystko. Zakończę tę recenzję bardzo pozytywnie, świetny produkt, trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji kanału, komentujcie oraz łapka w górę, jeżeli Wam się podobało i wyciągnęliście sobie z materiału wszystko to, co potrzebujecie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania względem tego produktu, będziecie chcieli, żeby coś przetestować, po prostu piszcie, co konkretnie chcecie, w jakich warunkach, a ja postaram się dla Was taki test przeprowadzić i pokazać w formie materiału wideo dokładnie to, co chcecie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.